Jezioro Szczecińskie ma doskonały klimat i tutaj już wyrobiliśmy wiele festiwali, jak Festiwal Piwa. Stwierdziliśmy, że zrobimy ten festiwal z lokalną grupą działania Dwa Mosty. Złożyliśmy projekt do marszałka województwa. Ślesin zawsze się sprzedawał, jaka dobra marka. Jesteśmy na pętli wielkopolskiej. No i chcieliśmy się zaprezentować szerzej. No i wymyśliliśmy taki festiwal nad jeziorem, Ślesin Like Festival. Wspólnie z lokalną grupą działania Dwa Mosty, burmistrzem Mariuszem Zaborowskim podjęliśmy działania, no i udało się zorganizować festiwal. Jest scena, na której przez dwa wieczory odbywają się koncerty. Wczoraj mieliśmy gwiazdę Organka, raz mamy Butter Friends, później mamy Tymona Tymańskiego, znaczy muzykę może trochę niszową, no rock, taka muzyka alternatywna, trochę jazzu. Może nie jest to taka jak popularna disco polo, ale naprawdę mamy tutaj rzeszy słuchaczy. Myślę, że odbiorą ten festiwal bardzo pozytywnie. Słyniemy z tego, że robimy dobre imprezy, a chcemy tym imprez robić jak najwięcej. No wiadomo, jaki teraz był ciężki okres dla kultury, odwołane Dni Ślesina, Festiwal Piwa trochę w innym wydaniu, z DJ-ami tak spokojniej. No i jakoś nam się udało zrobić ten Ślesin Like Festival. Bardzo się cieszymy, że się to udało. Gdzie chcą muzyki, chcą kultury, chcą się bawić. Nad jeziorem. Nad jeziorem w Ślesinie, także gorąco zapraszamy do Ślesina. To naprawdę się dzieje dużo. Mieliśmy i strefę kibica, i filmy. I mamy naprawdę dużo atrakcji dla turystów i dla mieszkańców. Będziemy parli do tego, żeby ten festiwal był taki kolejną imprezą, żeby się wpisał w kalendarz.